Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W ten sobotni poranek przeniesiemy się trochę wstecz, jeżeli chodzi o historię. Pójdziemy w kierunku Anglii. Myślę, że wielu z nas z lekcji historii czy lekcji religii kojarzy króla Henryka VIII, który chciał poślubić Katarzynę, ale był w związku z inną Katarzyną, więc nie dostał zgody na to papieża, więc postanowił zrobić rozłam w kościele. I tutaj mamy początek kościoła anglikańskiego. I to jest też taki przykład, że te nasze żądze cielesne prowadzą także do rozłamu w kościele. Tak, prowadzą do rozłamu, bo na przykładzie właśnie tego wspomnianego króla możemy o tym zobaczyć, ale myślę, że zgodzicie się z nami, że każda żądza, i nie tylko cielesna, prowadzi do jakichś właśnie konfliktów. Prowadzi do tego, że jeśli ja za wszelką cenę chcę coś osiągnąć, no to jestem w stanie to uczynić, tak? Czyli jeżeli chcę zaspokoić tą swoją żądzę, no to ja to wszystko zrobię. Czyli to słynne powiedzenie żądza pieniądza, to jest chyba bolączka dzisiejszego wieku, dzisiejszego świata, nawet nie wieku, świata. Bo zobacz, że przez tą żądzę pieniądza ile w świecie jest złego. To prawda, tak samo jak wojny, też konflikty. Wszystko rozbija się o czyjeś interesy, to też prawda. No ale teraz warto też popatrzeć z perspektywy chociażby takiego człowieka, który nie jest jakimś wielkim biznesmenem, ale jest takim zwykłym człowiekiem chodzącym na przykład co niedzielę do kościoła, mający rodzinę. Znaczy ja nie miałem tu na myśli wielkie biznesy całego świata. Ogólnie zwykłego, prostego człowieka, który też poprzez żądzę pieniądze potrafi zagubić rodzinę, bo poświęca dużo czasu na pracę. I nie mówię, że musi, bo czasami jest tak, że trzeba rzeczywiście dłużej pracować, aby no, zaspokoić potrzeby te najmniejsze choćby. Bo ma taką pracę, jaką ma, nie? Ale no właśnie często żądza, nie wiem, bycia poza domem też może być, nie? Przez młodzież często praktykowana, nie? Ucieczka z domu, żeby nie być w domu, nie być wśród, nie wiem, najbliższych. Żądz jest wiele, nie? Tylko chcę pokazać, że te żądze nas oddalają od tych najbliższych. No tak, to prawda, ale tak samo jest też tymi żądzami cielesnymi, nie? Które w jakimś stopniu powodują pożądanie, tak? Jak nawet mamy dziewiąte przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego, nie? I żądze prowadzą do tego, że czasami człowiek traci taki zmysł myślenia i podąża za nimi. Przez to też są później tragedie, rozbite małżeństwa, rozbite rodziny. No też są właśnie kwestie gwałtu i niegwałtu, tak. Bo człowiek jest tak nakręcony tym wszystkim, że po prostu nie myśli, no tak, nie myśli po prostu. Ale też właśnie też wracamy do tego, co było wczorajność umiarkowania, nie? Że też chodzi o takie umiarkowanie tego, czym się człowiek karmi na co dzień. Bo jeżeli jest tak, że on na przykład, nie wiem, wpada w nauk, chociażby sięgania po pornografię, no to automatycznie to później przerzuca się na jego, nie wiem, życie codzienne, że zaczyna pożądać na przykład jakąś kobietę. No właśnie, czyli można powiedzieć, że od małych żądz zaczynamy coraz więcej. Takie, nie? To jest takie ciche przyzwolenie. No. Tak, i to jest tak jakby ciąg wydarzeń, nie? No właśnie, zaczynamy najpierw od, no niech będzie na tej pornografii, bo to jest też chyba bolączka dnia dzisiejszego. Często też właśnie grzech, z którymi musimy się zmagać jako ludzie. Najpierw gazeta, internet, później wyobrażenie i to nakręca się, człowiek nakręca i dochodzi do tego, że już nie tylko właśnie gdzieś tam teoretycznie, ale praktycznie chce do tego dojść. No i to właśnie tylko zniewolenia, tak. Jeśli chodzi o jego seksualność. A wracając jeszcze do pieniędzy, to jest tak samo, że na początku myślimy sobie, żeby trochę poprawić byt. Trochę poprawiliśmy, widzimy, że to idzie dalej i na przykład bierzemy więcej pracy i cały czas mówimy, że nam jest mało. Nawet jak już osiągniemy ten jakiś majątek, czyli zapewnimy chociażby ten byt swojej rodzinie i takie potrzeby większe, nic. Idziemy dalej, bo jeszcze możemy jeszcze więcej, a na tym później cierpi. No i zobaczmy też na przykładzie rządzy władzy, nie? Co to ten król doprowadził do podziałów. Zobaczcie, że na przykład jest się szarym pracownikiem, staje się przełożonym kilku osób, później dąży się do tego, żeby stać się jakimś kierownikiem, menadżerem, a najlepiej zdobyć władzę bycia prezesem, nie? No i później jest to niebezpieczeństwo, że jeżeli ja dążę do władzy i widzę na przykład kogoś ambitniejszego, lepszego od siebie, to zaczynam go niszczyć, żeby on tylko nie przejął po mnie funkcji. No dokładnie tak, jak król próbował zniszczyć papieża, tak. Poprzez podział kościoła, nie? Było nie po jego myśli. Dokładnie. Często właśnie żądze prowadzą do tego, że nie jest po naszej myśli, że my nie, no tak jak już mówiłeś, nie pracujemy, realnie nie myślimy, tak? Brakuje nam właśnie tej takiej realności, tej codzienności, a jesteśmy zapaczeni, zaślepieni pójściem do osiągnięcia celu.
Tak powinno być w przypadku sportowców, tylko nie za wszelką cenę. Tylko właśnie mam cel wyznaczony jeden, mistrzostwo, i ja zrobię wszystko, żeby osiągnąć, tylko pamiętając o zdrowej rywalizacji, tak? Pamiętając o zdrowym zdobywaniu, a nie poprzez dopingi. No i tak się dzieje właśnie z rządzami, nie? Szukamy początkowo normalnie, nie udaje się tego, no to dopingujemy się jakimiś właśnie bodźcami z zewnątrz. Nie gramy fair play. A Wielki Post jest nam po to dany, abyśmy zgodnie z zasadami fair play, czyli z Bożymi przykazaniami żyli. Dlatego też Wielki Post jest nam dany po to, abyśmy powstrzymywali nasze żądze, a patrzyli też i rzeczywiście i ukierunkowali się na Pana Boga. Dziękujemy bardzo. I taka mała dopowiedzenie, tak, bo żebyście też nie myśleli, że my tutaj nie wiadomo co tworzymy, nie wiadomo po co to mówimy, żeby komuś dopiec, kogoś dotknąć. Nie, po prostu pomagamy w przeżywaniu Wielkiego Postu. Takimi tak refleksjami, rozważaniami, takie a la internetowe rekolekcje. Szczęść Boże. Was zapraszamy. Szczęść Boże.